Bart Bob, tak, faktycznie nie chce mi się opowiadać o Max Papieru, bo ja się wtedy triggeruję strasznie i to jest tak, jak z reguły w większości sytuacji mam dużo dystansu do różnych rzeczy. Tak w domu z papieru, to mnie szlak trafia po prostu, jak tylko o tym myślę. Więc wolę nie opowiadać, po co komu zdenerwowany streamer. Nie pamiętam, chyba wiecie co, to jest też tak, że raczej nie miałbym ochoty nagrywać materiału o tym, czego nie lubię w domu z papieru. No to też jest takie, są ludzie, którzy to lubią, ja to tak mogę sobie pożartować z tego na streamie, na luzie. Ale żeby nagrywać, żeby komuś psuć zabawę, to ja nie z takich. Rzadko mi się zdarza nagrywać cokolwiek, tylko po to, żeby powiedzieć, co mi się tam w czymś nie podoba. Ja jestem pozytywny ziomeczek, ja mówię raczej o rzeczach, które mi się podobają. Nie. Kiedyś sobie jeszcze pogadamy. Przypomnijcie mi kiedyś to. To sobie pogadamy. Już wczoraj fanów anime naobrażałem. Najwyraźniej. To dzisiaj sobie chcę odsapnąć, bo podejrzewam, że fani anime i fani domu z papieru to ci sami ludzie. Oh my god. Nie mogę się powstrzymać. Przepraszam, żartowałem. To żart był. Że drugi sezon warto obejrzeć do końca? Nie rób mi tego, proszę cię. To tak jakbyś mi powiedział, że jak już przechodzisz zawał, to przejdź go do końca. No nie. Jak wiesz, że coś ci nie siedzi, to nie ma się co na siłę tym napastować. World of Warcraft... To ciężko mówić z mojej perspektywy, bo ja uwielbiam tę grę, zawsze ją uwielbiałem. Miałem oczywiście tam gorsze momenty, jak każdy, ale... Nie jestem tu rzetelny, nie? No. Trudno, żebym się postawił w sytuacji osoby, która nigdy nie grała w WoWa. Wydaje mi się, że to trudne byłoby polubić tę grę. Tak jakby teraz, wchodząc. Jest dużo mechanizmów takich staroświeckich, bardzo przestarzałych w sensie. Skąd ten hejt na przymierze w WoWie? A, to takie żarciki, wiesz. To zawsze tak, że gracze hordy podśmiewali się trochę z aliantów i vice versa. To nigdy w tym nic serio nie było. Znaczy, oczywiście zdarzali się ludzie, którzy trochę byli zagubieni w rzeczywistości i to zagubienie przenosili na niechęci w grach, nie? Ale to większość normalnych ludzi traktowała to jako żart. Takie chłopskie żarty. W moim otoczeniu nigdy nie było to traktowane jakoś super serio. I ja też tego jakoś serio nie traktowałem. Zdarza się czasami, że ludzie mają jakiegoś fioła na punkcie... To tak jest, jak byłem mały i nie było za dużo rozrywek w moim małym Bolesławcu, to mieliśmy ciągłe wojny z dzieciakami z osiedla, zza ulicy. Ludzie mają skłonności do takich podziałów dziwnych. Proszę Państwa, wszyscy, którzy oglądali moje filmy zza dzieciaka, to dzisiaj wracają do tych filmów i sobie przypominają, jak to było fajnie być dzieciakiem. Tak to już jest. Ja mam tak, chyba każdy tak ma, z muzyką, nie? Słucham muzyki, której słuchałem będąc młodym szczenięciem, to mi się przypominają te wszystkie rzeczy. Najczęściej to chyba mam tak, że mi się przypominają książki, które czytałem. Ja bardzo dużo książek czytałem, jak byłem dzieciakiem, no bo co było robić, nie? Nie było za bardzo. Książka to była jedna rozrywka, bo telewizji praktycznie nie było, komiksy to tam nie wydawano ich tak dużo. Nie wiem, że zbierał znaczków. Wychodziło się grać w piłę, jak się siedziało w domu, to się czytało książkę. I bardzo dużo muzyki słuchałem podczas czytania książek. I teraz czasami jakąś starą płytę odpalę i mi się cała ta muzyka przypomina. Znaczy cała książka mi się przypomina. O której już totalnie zapomniałem nawet, że ją oglądałem. Czego słuchałem za młodu? A tam przede wszystkim takiej muzyki z tego Seattle, czyli takiego grunge'u. Trochę metalu słuchałem cięższego. Bardzo dużo Metallica słuchałem. To jest w ogóle zabawne, bo słuchałem Metallica Master of Puppets i czytałem przy tym książkę Władcy Marionetek. Nie Władcy Marionetek, Lalkarz. To była seria takich horrorów o ziomku, który ożywiał lalki. I te lalki, kurde, mordowały ludzi. Cały czas myślę o tym, żeby wrócić do Star Wars The Old Republic, tylko czasu mi brakuje.
I tak powiedziałbym, że dużo rzeczy zaniedbuję grając w WoWa teraz tak dużo. Powinienem nagrywać, nie wiem, Stray, to by się bardziej opłacało, albo więcej Rifta grać. Jak to jest tak, że jak się wkręcę w WoWa znowu, to po prostu będę stracony na parę lat. Polski Asmongold streamuje, no dziękuję, bardzo, bardzo mi miło, nobilitujące. Zapomniałeś dodać przystojny. Jeszcze. Człowiek, jakbym... O Jezu. Jakbym miał grać we wszystkie gry, które teoretycznie są interesujące, to by mi czasu nie starczyło i żadnej bym gry nie poznał. W pewnym momencie człowiek się musi zdecydować na jakąś tam swoją niszę i siedzieć w tym, no bo ciężko wyjść poza to. Więc dla mnie gry MMO zawsze były takie. Ja miałem tak gry MMO i RPG, zwłaszcza takie w otwartych światach. To była zawsze moja domena. I mam takie poczucie, że dzisiaj jakoś chyba nawet za bardzo nie ma potrzeby wychodzić poza to. Czy coś na Disney Plus wartego polecenia oglądałem? Jakoś tak niespecjalnie. Ja Disney Plus to oglądam przede wszystkim dla Star Warsów i dla Marvela, więc wierzę, że tam jest dużo ciekawych rzeczy, tylko tak nie przyglądałem się super uważnie. Ostatnio z fajnych rzeczy oglądałem Terminal List na Prime Video i fajne jest. Fajne było, dobrze mi się oglądało. No i The Boysów oglądałem to. Dawno nie miałem odcisków na rękach. Odciski na rękach to mają ludzie pracujący uczciwie, a ja to mam, nie mam. Mam odciski na dupie co najwyżej. Ale od czasu jak zacząłem skakać na skakance, to mi się odciski zaczęły robić. Jak byłem młody i grałem w tenisa, to miałem odciski, miałem takie łapy twarde, bo to wiadomo, że rączka od rakiety super obcierała dłoń, nie? I na początku się miało... No wiadomo, jak ktoś zaczyna takie rzeczy, to wie o co chodzi. Jak się bardzo dużo gra, to potem w tych wszystkich miejscach, które normalnie są osłabione po używaniu rakiety, się tworzą takie grube narośla. No i potem lata pracy przy łopacie w firmie mojego taty. Ja miałem ręce jak chłop, a teraz tam ręce, kurde, jak biurwa. Mówię, słowo daję, od rakiety tenisowej miałem odciski na rękach, okej? Okay? Nie pomyślałem nawet, że to jest pułapka. Nie pomyślałem nawet, że sam zastawiłem na siebie pułapkę. Na lewej ręce są odciski od forehandu, na prawej od backhandu, nie? Używasz obu rąk, jak grasz oburącz. Ej, proszę was, te wasze śmieszki. Ja grałem w tenisa, jak jeszcze nie wiedziałem, co to jest masturbacja, więc zlitujcie się. Żarty żartami, ale come on. Jeszcze chyba za czasów The Burning Crusade Huntera w ogóle się używało do pulowania, bo miał tego misdirecta. I można było bardzo precyzyjnie konkretne cele pulować. Czy dungeony planuję robić? No coś bym porobił, ale jako że jestem DPS-em, to mi nawet nie próbuję szukać grupy, szczerze mówiąc. Czy Jamesa Maya kojarzę? A co on robił? Co on robił na... Nie kojarzę, a to też jest tak, że niestety bardzo często umykają mi twórcy znanych seriali, a to właściwie... To ich trzeba śledzić, a nie nowe seriale. A, ten co Top Gear, to już wiem który. Już kojarzę. Ludzi znanych, którzy mają May na nazwisko Mai, to jest trochę. Oglądałem trochę Clarksona i Farmę Clarksona i całkiem fajne było. Farma Clarksona jest niezwykła. Facet ma 60 lat i tak się przebranżowił totalnie, ale zastanawiam się, czy to tak jest... No bo oczywiście, że on się przebranżowił i nadal to tak jakbym ja... Najpierw robił vlogi o Wrocławiu, a potem robił vlogi o jakiejś tam wiosce. Nadal robię vlogi. Więc nadal robi programy rozrywkowe, tylko tematyka się zmieniła. Ale tak, Farma Clarksona jest ciekawa. Muszę powiedzieć, że chyba nie powstał do tej pory żaden taki program, który poruszyłby problemy, jakich na co dzień doświadczają farmerzy w Wielkiej Brytanii. Ja się strasznie uśmiałem, jak Clarkson... opowiadał o tym, że Amazon jedyne, czego od niego wymagał, to żeby zrobił program, jak to się mówi, żeby były różne rasy, różni ludzie, różne płcie, różnorodny, żeby zróżnicowana była diversity, no. I strasznie się śmiał, bo był na targu, gdzie się kupowało stare maszyny rolnicze i sami starzy biali faceci, nie? Ani jednej kobiety, ani żadnego czarnoskórego. Bo rolnictwo w Wielkiej Brytanii nie jest to jakiś wyjątkowo szlachetny zawód, uprawiają tylko starzy, biali faceci, no. Nam się nie da zrobić... jak diversity przetłumaczyć na język polski, pomijając wyraz poprawność polityczna, bo ja go nie lubię bardzo, jest zbyt szeroki, zbyt ma negatywne konotacje.
Różnorodność, różnorodny, tak. Chociaż różnorodny nie oddaje do końca specyfiki tego, bo tu wyraźnie chodzi o to, żeby pokazać ludzi różnych płci, różnych ras. A najlepiej różnych także zainteresowań seksualnych. Po co pokazywać to na siłę? No bo takie są zapotrzebowania. To jest tak, że z jednej strony oczywiście to większego sensu nie ma, bo należy pokazywać taką rzeczywistość, jaka jest, nie? Ale jak pokażesz samych byłych facetów na targowisku ciągników, no to się na Twitterze odezwą jacyś szaleńcy, którzy mówią, o, nie ma różnorodności, Amazon wspiera toksyczną męskość i tak dalej. I Amazon nie dlatego, że poszukuje za wszelką cenę poprawności politycznej, tylko chce mieć spokój ze świrami na Twitterze, więc się starają się zaspokoić te ich potrzeby różnorodnościowe. No, tam zaspokaja się potrzeby małej grupy ludzi, ale za to bardzo głośnej i upierdliwej. I dlatego te wszystkie firmy tak tą różnorodnością próbują tam zadziałać. Ale w przypadku farmy Clarksona no nie dało się. Ale też się chyba tam za bardzo nikt nie czepiał. Szukanie różnorodności wszędzie na siłę to choroba, to trzeba leczyć. A tam trzeba leczyć. Co? Czym? Jak leczyć? Elektrowstrząsami? Są różne potrzeby społeczne na różnych etapach funkcjonowania społeczeństwa i to tak jak, nie wiem, tak jak w latach 80. ludzie nosili dziwaczne fryzury i dziwaczne ubrania. Było, minęło i tyle. To nie jest koniec świata, to nie jest jakaś choroba, to jest po prostu kwestia mody, jakiegoś zapotrzebowania. Przyszło, minie, znudzi się. Ja myślę, że większą chorobą współczesnego świata nie są te zapotrzebowania ludzkie dziwne, tylko social media, które rozbuchują te zapotrzebowania do nienormalnych poziomów. I dziennikarze też są dziwni, znaczy dziwni, winni są dziennikarze, którzy biorą takiego tweeta, zlajkowanego przez 20 osób, oburzonego tweeta, że nie ma czarnoskórych jeźdźców ciągników w programie Clarksona, i robią z tego newsa na całą Wielką Brytanię na przykład. Nie? Że ludzie są na Twitterze niezadowoleni. A tam potem masz, patrzysz, 20 lajków. Jacy ludzie, kurde. Kilku ziomków nie wie, o co chodzi i pyskują na Twitterze. No, więc tak to już wygląda. Te wszystkie takie dziwne zapotrzebowania, nad którymi tak się pochylamy mocno, są mocno przesadzone. Przede wszystkim. Są przerysowane. Nie ma co się spinać, bo tak naprawdę problem nie istnieje. Jest wygenerowany po to, żeby ludzie się gniewali, bo jak się ludzie gniewają, to klikają w linki i czytają wiadomości i generują ruch na serwisach społecznościowych i w tabloidach. Co to ma do rzeczy, jak skrajna lewica ma ogromne poparcie wśród elit i możnych tego świata i na przykład media, które są w 80% kontrolowanych przez nich, przyznają im rację. No ale co ci to? Co ci? Wykastrują cię? Bo uznają, że jesteś za bardzo męski, czy co? Co ci zrobią? Każą ci się malować? Każą ci nosić tęczowy szalik? No co ci tam przeszkadza? Niech se mówią. Jest inna historia, że czasami może mieć to negatywny wpływ na dzieci, ale zawsze są jakieś rzeczy, które mają negatywny wpływ na dzieci. No co zrobisz? Nie sądzę, żebyś się dziećmi przejmował w tym przypadku. Niech sobie ludzie mówią, co chcą. Są różne trendy, różne potrzeby. To się zmienia. Zresztą jakiś trend jest zbyt mocno popychany, albo przez ludzi władzy, albo przez ludzi mediów, to potem pojawia się naprostowanie i to naprostowanie ciągnie w drugą stronę jeszcze bardziej. Więc takie skrajne pomysły lewicowe to się spotkają ze skrajnymi pomysłami prawicowymi za jakiś czas i nie wiem, czy jeszcze dziwniejszej rzeczywistości nie będziemy mieli. Dla polityki nie jest ważne to, jaki trend jest popierany, tylko jaki trend wzbudza niepokój w społeczeństwie i ogólną kłótliwość ludzi. Tak jak długo ludzie się kłócą między sobą, to politycy mają spokojne okazje, żeby okradać ludzi. A to też, ja to upraszczam, nie? Tak sobie upraszczam na potrzeby luźnej dyskusji. Bo to są złożone mechanizmy, ale wszystko do tego się sprowadza. Tak długo jak my się kłócimy o jakieś pierdoły i tęczowe szaliki, tak długo rządzący mogą się tam rozpychać łokciami. A zobaczcie, jak siedzimy sobie na streamie, jak dobrze się dogadujemy. Ja mam jakieś poglądy, wy macie jakieś poglądy, jakoś żyjemy ze sobą w zgodzie. Nawet fani anime mnie tolerują. Ciężko im to idzie, ale jakoś mnie tolerują. Są trochę oburzeni po ostatnim odcinku WoWa, ale tylko trochę. Co, że prawica jest za wolnością? Słuchaj, to jest zawsze tak.
że prawica, tak samo jak lewica, to są narzędzia ludzi, którzy cynicznie wykorzystują różne zapotrzebowania, żeby osiągnąć władzę. I tak prawica, jak i lewica są za wolnością tak długo, jak przestrzegasz zasady, jakie są ważne dla jednych albo dla drugich. Nie ma co się przywiązywać do ani do jednej, ani do drugiej. W zasadzie to, jak w świecie polityki spierają się dwa skrajne poglądy, to zawsze tak długo, jak są ludzie tam mądrzy, to znajdują jakiś złoty środek, który jest najbardziej wyważony i najbardziej potrzebny. Gorzej, jak się spierają ludzie, którzy są z dala od władzy, po prostu dla samej potrzeby spierania się. Tak, ta zasada jest bardzo, bardzo znana i wielokrotnie się potwierdziła. Możesz robić, co tylko chcesz, tak długo, jak robisz to, co ja akceptuję. Nie da się być pośrodku w ramach tych różnych poglądów? No, może się nie da. Ja jestem chyba... Konserwatyzm jest mi bliższy odrobinę, ale nie jestem pewny, czy tak jest. Wolę tego... Nie wiem, czy jest jakiś... test w internecie lewactwa, prawactwa. Jak gościu rozmawia z gościówką i ona mówi do niego: ej, tylko kobieta może mówić, czym jest kobieta. A facet ją pyta: jesteś kotem? Nie. A możesz powiedzieć, co to jest kot? O, chyba niepotrzebnie tu podeszłam. Bardzo obecny w współczesnej dyskusji, że publicznie wyświetla się, że kiedy się dyskutuje, jest wymiana poglądów między dwoma stronami, to z jednej strony jest ktoś bardzo bystry, a z drugiej strony jakiś kompletny idiota. I starcie tych dwóch osób z reguły się kończy dla idioty koszmarnie i cała ta grupa, która podziela te poglądy, co ten idiota, jest postrzegana przez pryzmat tego idioty, nie? Więc to nie wszystko jest takie proste i oczywiste, ale to rozmowa bardzo, bardzo budująca jest. Ale wiecie, to jest dokładnie ten schemat. No okej, nie odnoszę się do tego filmu, bo jak mówię, nie oglądałem całego, ale ten schemat jest powtarzalny, zwłaszcza w amerykańskich telewizjach. Do Fox News zaprasza się ludzi o lewicowych poglądach, którzy mają jakąś dziurę w głowie, i vice versa, CNN też zaprasza ludzi o prawicowych poglądach, którzy mają jakieś poważne braki intelektualne. No i potem jedna i druga strona wypada strasznie i potem to też buduje bardzo taki dyskomfort i niesmak, że ludzie o określonych poglądach boją się przyznać do swoich poglądów, bo mają poczucie, że będą wyśmiani. I to niezdrowe jest raczej, ale... Że na jesień wszystko pierdyknie? No może, bo tam będą problemy z jedzeniem. Przynajmniej w niektórych rejonach świata. Będzie pandemia znowu. Nieważne, czy będzie ta pandemia dotkliwa, czy nie, to na pewno będzie postrzegana jako coś niebezpiecznego. Faktycznie, na jesień może być ciężko. Rozlawanie kasy na węgiel, jaki efekt przyniesie, też jestem ciekaw. Ja z reguły nie mam nic przeciwko temu, kiedy państwo daje ludziom pieniądze. Bo to jest... Wiadomo, że to rozdawnictwo to jest tylko i wyłącznie kiełbasa, nie? No ale choćby nie wiem, jak człowiek się starał, to i tak lepiej te pieniądze spożytkuje niż państwo. W sensie, nawet jeżeli te 3000 zł ktoś miałby wydać na wódkę, to i tak to są lepiej zagospodarowane pieniądze niż to, co władza z tymi pieniędzmi robi. No, marnotrawstwo stoi na takim poziomie, że to się w głowie nie mieści, więc jak pieniądze trafiają do obywateli, to zawsze jest lepiej. Ja wiem, że to jest... Państwo bierze te pieniądze od reszty i to jest sensowny argument, ale państwo i tak bierze te pieniądze od reszty. No nie musicie mi tłumaczyć rzeczy oczywistych. I tak mi zabiorą te pieniądze, okej? To nie jest tak, że... To musimy być na to przygotowani, że będą nam zabierali pieniądze, bo pieniądze się kończą, to rozdawnictwo jest bolesne, więc... Przynajmniej trafiają do ludzi, no. To wiem, że to jest taki argument, którym sam siebie trochę uspokajam. W sensie takim, że no co mam zrobić? No nic nie zrobię. W sensie, co mam iść na barykady? No jedyne, co możesz zrobić, to zagłosować w następnych wyborach. Ale w większości Polaków pasują te rozwiązania na razie, więc tam sobie możesz pogłosować, no. Jak to jest, Boże drogi, pozwól mi zmienić rzeczy, które mogę zmienić i akceptować te, których zmienić nie mogę. Ja staram się budować moją rzeczywistość w miarę możliwości, jakie mi życie daje. Czyli
Inwestuję w swoje dzieci, posłałem syna do prywatnej dwujęzycznej szkoły, dbam o ogródek, o dom, ćwiczę, żeby zachować zdrowie jak najdłużej, staram się pracować jak najwięcej i najbardziej wydajnie. A propos, zachęcam Państwa bardzo serdecznie do subskrypcji. No to są takie rzeczy, gdzie mogę podjąć jakieś działania i je podejmuję i wydaje mi się, że sensowny skutek osiągam. No to jest ciekawa rozmowa w ogóle na temat tego, jakie szkoły wybierać. Mówiłem wam, że mój syn zdał egzaminy, które kwalifikowały go w 3% najlepszych wyników, jakie uzyskały dzieciaki w Polsce. Ale do tego też dochodziły oceny ze świadectwa, jakieś takie aktywności poboczne, które można było w szkole robić i on tego nie robił, więc ostatecznie liczba punktów, jakie dostał na świadectwie, była mniejsza tych takich, niż by chciał. Ale załapał się do jakiejś szkoły, ale i tak pójdzie do tej prywatnej, bo ona daje moim zdaniem więcej możliwości. Ale słyszałem, że są jakieś straszne dramaty, że mnóstwo dzieciaków się nie dostało do szkół, mimo bardzo dobrych wyników, bo nie ma miejsca. Teraz jesteśmy w tym momencie, gdzie dzieciaki sześcioletnie były zmuszone, to jest ten rocznik, mój syn jest z tego rocznika, że sześciolatki były zmuszone do tego, żeby pójść do szkół i znacznie więcej dzieciaków w tym roczniku poszło do szkoły. W związku z tym jest dużo więcej chętnych do szkół średnich niż miejsc i ilość punktów, jakie trzeba osiągnąć, jest bardzo wysoka. I to jest masakra, nie? I jakby... Po pierwsze, wprowadzenie takiego przymusu, żeby dzieci szły w wieku 6 lat do szkoły, było dużym błędem, bo polska szkoła nie była na to gotowa, a zlikwidowanie tego programu bez żadnego pomysłu, co zrobił PiS, było jeszcze gorszym błędem. To znaczy, PO popełniło błąd, że ten program wprowadzili przymusowo, a PiS, że go zlikwidował, w ogóle bez żadnego zastanowienia. I to chyba dwa kolejne lata są z takim wyżem koszmarnym. I te dzieciaki mają przesrane. To znaczy współczuję bardzo stresu, jaki mają rodzice, których dzieci mimo dobrze zdanych egzaminów nie dostały się do żadnej szkoły. Bo jest mnóstwo takich historii. Że naprawdę z dobrymi ocenami dzieciaki się nie dostały, bo jest za dużo chętnych. I to jest masakra. I teraz moja żona siedzi sobie... Na forach takich rodziców, którzy posyłają właśnie dzieci do szkół różnych i czyta te historie, że najlepsze rady, jakie mają dla rodziców, ludzie, którzy mieli tego typu problemy w zeszłym roku, to żeby to dziecko od razu biegło, nie czekało na sierpniowe tam ten drugi rzut przyjęć, tylko żeby... Od razu dziecko biegło do dyrektorki jakiejś albo do dyrektora szkoły i błagało o przyjęcie, że w ten sposób się to załatwia i że to będzie masakra, nie? Ja naprawdę nie wyobrażam sobie sytuacji rodziców, których dzieci się nie załapały do szkoły. Mój syn poszedł do tej prywatnej, dwujęzycznej i tam miał gwarantowane miejsce, bo zdawał egzaminy wstępne i się dostał, ale miał egzaminy do zdania, nie? To też jest inna historia. Ale też z tego systemu też się załapał do szkoły, więc i tak, nawet jakby nie poszedł do tej prywatnej, to miejsce dostał. Załapał się do niezłej szkoły, dzięki temu, że zdał bardzo dobrze egzaminy. Ale on, powiedzmy, że on zdał wybitnie te egzaminy, nie? To dlatego. No ale nie trzeba aż takich wyników osiągać, żeby mieć miejsce. To jest niewyobrażalne w ogóle, nie? Że i tak się nie załapał do tej topowej szkoły, do której chciał na początku się załapać. Na szczęście zdał wybitnie te egzaminy, powtarzam wybitnie, bo jestem z niego strasznie dumny. I to mu dało bardzo dużo punktów, ale ostatecznie efekt jest taki, że i tak posłaliśmy go do prywatnej szkoły, dwujęzycznej, plus zdał bardzo dobrze egzaminy, także potrafi. Ma wiedzę, która jest potrzebna, więc to jest najważniejsze. Nie miał jakichś wybitnych ocen na świadectwie, nie miał czerwonego paska, ale udowodnił egzaminem, że potrafi to wszystko robić. Więc nadal jestem z niego dumny, nie? Że nie dał się zwariować. No i ja cały czas mówię mojemu synowi, że jestem z niego dumny, żeby wiedział. To ja wiem, że tutaj jest to rodzicielska powinność, żeby dziecko wiedziało, że jest kochane i że rodzice są z niego dumni.
Też mam takie wrażenie, że oceny na świadectwie powinny mieć znacznie mniejsze znaczenie niż egzaminy, ale z drugiej strony, gdyby egzaminy były takie dominujące, to dzieciaki mogłyby się strasznie stresować na egzaminach. I to mogłoby źle wpłynąć, więc... Już nie dyskutuję z tym systemem, no jest jaki jest. To są po prostu takie bezmózgi tam po drodze. Jedni gonią drugich, że tam wprowadzą zmianę dotyczącą jakiegoś konkretnego rocznika i mają wyjebane, że ten rocznik za 8 lat będzie zmieniał szkoły, że nie ma żadnej perspektywy, że tam się potem burdel wydarzy, bo to za 8 lat, to za 8 lat, to tam kto by się przejmował. Nie? Jakby wszyscy wiedzieli, że ten wyż demograficzny się zbliża do tych szkół średnich i mieli to głęboko w dupie. Nic nie zrobili, żeby poprawić sytuację, żeby to rozładować. No nie wiem, czy dałoby się coś rozładować, ale może warto byłoby chociaż spróbować, nie? A Czarnek się zajmuje tym, że dzieciaki są za grube w szkołach. To nie jest wyż, to... Znaczy, kiedy się mówi o tym, że jest... jakieś roczniki są... jest więcej dzieciaków w jakimś roczniku niż w innych rocznikach, to się mówi wyż demograficzny. Czy ja źle używam tego? Źle używam tego zwrotu. Wydaje mi się, że jakby... odzwierciedla to stan faktyczny, ale może coś tam... Nauczyciele też mają niewesoło. Bo oni są jakby na tej pierwszej linii najbardziej obwinianych osób, jeżeli coś nie tak jest z edukacją. A są też ofiarami tego systemu. Nie? Ja jestem zadziwiony, że ktoś jeszcze chce być w tym kraju nauczycielem. Jakby youtuberzy w Polsce byli tak traktowani jak nauczyciele, to bym zmienił pracę. Wiem, że są braki kadrowe. To jest tak, jak nauczycielka z matematyki była na zwolnieniu, to nie było w ogóle zastępstwa. Nie było komu uczyć. Nie było zajęć z matematyki. I raczej nauczycieli nie będzie przybywać. A na pewno nie będzie przybywać dobrych nauczycieli. Bo nikt, kto ma szacunek do swojego zawodu, jakieś ambicje, nie będzie pracował w takiej atmosferze i za takie pieniądze, no. Jakbym zareagował, gdyby Miszor chciał iść później w branżę mundurową? To znaczy co? Wojskowość? Czy co? Jakby ja... Jakiekolwiek decyzje związane z edukacją podejmie mój syn, to ja go wspieram, nie? Cokolwiek, jakąkolwiek decyzję mój syn podejmie, tak długo jak będzie szczęśliwy, to ma moje błogosławieństwo. No w ogóle Samotnik to był czas, kiedy... Samotnik Paladyn to był czas właśnie kataklizmu. No i to też był taki czas, kiedy zaczynałem YouTube'a, więc w kataklizmie zaczynałem YouTube'a. Na szczęście nie był to kataklizm dla polskiego YouTube'a. Bang! Kolejny żarcik z mojego repertuaru wybitnych dowcipów. Ja powiedziałbym, że najlepszym wyborem dla gracza, który chce się zaangażować w MMO, jest The Elder Scrolls Online dzisiaj. To jest najlepiej pomyślana gierka, jeżeli chodzi o nowego gracza. System walki nie jest przesadnie skomplikowany. Może wadą jest to, że z czasem potrafi być nużący i powtarzalny, ale trochę czasu musi minąć, żeby się zrobił taki powtarzalny. Ja też bardzo lubię ten model grania, który ma do zaoferowania Fallout 76 i Destiny 2, tylko obie gry mają jakieś tam wady, nie? Destiny 2 ma jakiś... w ogóle nie wiadomo o co chodzi, to jest największy problem, a Fallout ma spartolony silnik dokumentnie. Bo ja lubię takie shooterowe MMO, ja grałem w Neokron, właściwie od tego zaczynałem swoją przygodę od MMO. I Neokron właśnie fajną był gierełką, no ale to... Ani Destiny 2 mi nie podeszło. Co jest wielkim, wielkim bólem serca dla mnie, bo bym chciał pograć Destiny 2. Czy ja w czasie spożywania siedzę na Twitchu? W sensie jako twórca? Ja, nie. Ja rzadko kiedy jem cokolwiek publicznie, to uważam, że to nie wypada. To takie jest... Gdybym na przykład robił streama, który od początku do końca przeznaczony jest kwestiom kulinarnym i jedzeniowym, to bym jadł. A chodzi o picie? A to mi się zdarza czasami się napić czegoś na streamie. Ale ja też, to wiecie, jestem kulturalny facet, który niejedno w życiu wypił i niejedno w życiu zobaczył. I to... Alkohol to mi wchodzi jak woda. To znaczy wchodzi mi jak woda, to znaczy, że się nie upijam na streamach, nie? A nie, że jestem alkoholikiem po przejściach i mnie tam byle jaka dawka alkoholu nie tyka. Mój ulubiony alkohol? Jaki to jest alkohol? Ja lubię cydr. Lubię takie te piwa dla kobiet. Zwłaszcza, że mogę je pić w towarzystwie mojej żony. Ale najbardziej to lubię koniaczki.
Hardiego albo Remy Martin. A najbardziej to lubię jakieś takie proste rzeczy. Wódka ze Sprite'em. Najlepszy w ogóle. Żubrówka. Żubrówka ze Sprite'em. To jest samo złoto, zwłaszcza Sprite'em Zero. Gin, tonic, cola zero i limonka. Mniam. Cały czas mi ludzie powtarzają o tym Jägermeisterze. A ja się nie znam na tym. Nie piłem nigdy. Wiem, często mi polecacie Jägermeistera. Ja tak teraz ostrożnie z alkoholem, bo jednak kalorie, no muszę, jestem na redukcji teraz takiej intensywnej i muszę pilnować. Jägermeister to jest co? To jest takie piwo? Czy to jest wino? Czy co to jest? Likier, tak? Likier ziołowy. Kurde, też mi to niewiele mówi, szczerze mówiąc. Mam nadzieję, że zejdę za jakiś czas do odpowiedniej wagi i będę mógł sobie przyjemność sprawiać takimi rzeczami jak odrobinek alkoholu, albo jakieś lody, albo coś, jakieś ciastko. Teraz muszę się dyscyplinować strasznie. Jakbyś pił ten mocny błęd do płukania buzi, a wiem, to jest taki... Wiem, o co chodzi. Tak? To aż tak smakuje? Okej. Niekonwencjonalna przyjemność, powiedziałbym. A lubię też takie dziwne jakieś wynalazki w stylu smakowych wódek, jakaś wódka orzechowa albo cytrynówka. No jakoś mi to wchodzi. No wiem, że mówię, że nie piję takich rzeczy, bo to... No bo nie da rady, no. Alkohol niestety nie sprzyja traceniu masy. Jakbym miał wybrać jedną rzecz do jedzenia do końca życia, co bym wybrał? Jajka. Jajka bym, ale mógłbym na różne sposoby sobie szykować te jajka? Z jajka można zrobić dużo fajnych rzeczy. No to jajka bym wybrał.